Warunki zdecydowanie lepsze niż wczoraj, bardziej równe. Wiatr zawiewa równo z tyłu w granicach od 1 do 2 metrów na sekundę, ale prędkości najazdowe są stosunkowo wysokie, więc można tutaj oddawać długie skoki. I ważny początek. Kruczek dał sygnał, Kamil Stoch na krótszych nartach, które mu pozwoliły trochę zmienić technikę w granicach 120 metrów. No, liczyliśmy, że będzie dalej. Za chwilę wprawdzie zobaczymy te pomiary. Wiatr minus 1,45, czyli miał leciutko pod narty. Tutaj dostanie 17 punktów. Odległość 122,5. Teraz to jest szalenie skomplikowane, niestety niskie noty, 16,5, czyli ten skok uznano, że nie był wykończony. Nie pisać żadnej rzeczywistości do końca, poza tym, jeżeli mówimy czasami w stosunku do ludzi, nobody is perfect, to tutaj można powiedzieć, ta cała sytuacja rzeczywiście daleka jest od dobrego opisania i dobrego uregulowania. Marcin Bachleda. ...125 metrów mniej więcej. Z niższej... No, troszkę odetchnąłem, bo jednak platformy. Tam bardzo długo stał. Dokładnie, 125 metrów. Trafił w tę pierwszą linię poza punkt K. I zobaczymy, ile otrzyma za wiatr. Niewiele, 2,6. Za belkę 7,8 i tu w tej chwili spadamy za Słoweńców. Słoweńcy o 0,1 punktu za Japończykami i o 14,5 punktu przed Rosją Krzysztof Miętus. Młodziutki, bo już w zeszłym roku bardzo odważnie zaczął w Pucharach Świata startować. I brawo! Dobrze, to jest Krzysiu. Na pewno 130 metrów, a zobaczymy, z jakim ułamkiem. 134 metry i miał trochę pod narty, w związku z tym będzie miał odjęte 2,8 punktu, ale w każdym razie to naprawdę dobry skok. To lądowanie niezłe, 53,5 punktu od sędziów, czyli tak jak większość. No, w Lillehammer napisali, przyjechał król Norwegowie, jego ekscelencja Adam Małysz. Hannu Lepisto w wielkiej formie był, no i ten kłopot z lewą nogą. Ale to jest noga zakroczna, przy odbiciu to oczywiście ma znaczenie i świetny skok. Brawo Adam! Ile razy w życiu już wykrzykiwałem brawo Adam, ale ciągle czynię to z wielką satysfakcją i radością, kiedy w takich warunkach, jak widać, no przy minimalnym wietrze pod narty, świetny skok, dobrze wylądowany, noty po 18, od sędziów będą 54 punkty, zobaczymy jak łącznie i jak to się teraz będzie przekładać na naszą rywalizację. Przeskoczyliśmy Słoweńców, 19,3 punktu, tak, mamy. Kolano nie do końca jest zdrowe, potrafi rywalizować z najlepszymi i jest w ścisłej czołówce. Proszę Państwa, Austriacy prowadzą, Norwegowie na drugim miejscu, Japończycy na trzecim, Finowie na czwartym, wróciliśmy na dobrą pozycję, piątą, Słoweńcy za nami, Niemcy na miejscu siódmym, to niespodzianka, słaby występ wicemistrzów olimpijskich, Rosjanie na ósmym i na tym byłby koniec, jeśli chodzi o drugą serię, poza zawodami Szwajcarzy, Czesi, Włosi i Kazachstan. A zatem tutaj jeszcze można próbować odrobić w punktach 104,4. Tutaj Słoweńcy od razu stracili bardzo dużo do Japończyków, 58,5. Kamil Stoch, to jest ważny skok. Kamil powinien dorzucić sporo punktów i wtedy ta rywalizacja o trzecie miejsce, no to byłoby oczywiście coś niezwykłego, byłaby otwarta. Ale Kamil z tego skoku nie jest zadowolony i ta odległość nie jest imponująca. 126 metrów, 122,5 miał w pierwszej serii, teraz 126 metrów. Najdalej w pierwszej serii skoczył właśnie z tych zawodników Thomas Morgenstern. Przypiacy prowadzą, przypominam, przed Norwegami.
My mamy teraz już większą stratę. Marcin Bachleda. Od niego będzie bardzo dużo zależało. Gdyby skoczył w tych warunkach, które są w tej chwili, ma lekki wiatr z tyłu, daleko to byłoby dobrze, ale jest w granicach 120 metrów. Za wiatr, ponieważ miał z tyłu lekko 0,43, dostanie 5 punktów. No ale ta nota będzie zdecydowanie niższa od reprezentanta Słowenii. Japończycy, Słoweńcy i teraz ile będziemy tracić do reprezentacji Słowenii? 243,1. Jesteś była wyższa, 143,9. Bardzo dużo punktów dla Słoweńców, którzy tracą do Japończyków 48,9. No i teraz Krzyś Miętus. No też ma niezłe warunki. No i teraz śmiało, śmiało. Krzysiu, to jest bardzo odważny chłopak, ale kto nie jest odważny, jak się decyduje, tylko niestety zgasił go ten wiatr. Zgasił. W tej chwili się znowu zmieniło. W momencie, kiedy ruszył, tak, te warunki były całkiem dobre. Ten wiatr się całkowicie odmienił i właściwie nie miał szansy tam nad zeskoku odlecieć dalej. No i to też te 110,5 metra to jest tylko potwierdzenie. Nie ma doświadczenia jeszcze w takich warunkach. No i troszkę, warunkach, i troszkę brakuje nam szczęścia. Ale szczęścia brakuje, widzę. Bo przede wszystkim mistrzostwa świata w Holmenkollen, tam gdzie królem Holmenkollen od zawsze był Adam Małysz. 5 wygranych zawodów, teraz jest Hannu Lepisto i zobaczymy. Trzeba odrobić straty do Słoweńców. To znaczy teraz trzeba zyskać, żeby później oni gonili. Jeszcze rozluźnia mięśnie, a teraz zobaczymy. Szybkie wyjście z progu, tylko że dobrze jest. Wiatr był lekko z tyłu, więc będzie minimalna tutaj punktowa zaliczka. Zaledwie 0,6 punktu. 132,5 metra. Pierwszy skok, przypominam, 140 metrów. Noty były po 18 punktów, 54. Teraz będzie tak samo od sędziów. Z czwartej bramki Adam tym razem skakał, poprzednio z trzeciej. I 103. Oczekiwać. Na pewno troszkę słabiej skakał i Stoch. Bachleda tutaj bardzo źle trafiał. Świetnie Adam Małysz, no to jest stały punkt. Dobrze, że po tej kontuzji już powolutku śladu nie pozostanie. Generalnie piąte miejsce dobre. Ale więcej liczyliśmy na więcej zawodników. Tak. Austria, Norwegia, Japonia na podium. My na miejscu piątym. Jutro kwalifikacje o godzinie 9 w TVP Sport. Później konkurs, ale...